Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was, kochani, w trzecim dniu rekolekcji, który nosi tytuł Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Oczywiście wiemy, że są to słowa anioła, które my często powtarzamy w różnych modlitwach, w tym w różańcu. Dzisiaj właśnie o różańcu będzie ten nasz dzień medytacji. Moi drodzy, może przyjść w tym trzecim dniu trochę takiego już znużenia. Od pierwszego dnia czy drugiego jakiejś euforii może przyjść pewne jakieś takie wątpliwości, czy na pewno, czy to nie za długo, czy w moim dniu ja zmieszczę się z tymi wszystkimi medytacjami, a może później przyjdzie taka jakaś pokusa. Dlatego uważajmy na pokusy, słuchajmy, bądźmy, jak to powiedzieliśmy wczoraj, duchowo czujni i wszystko róbmy, aby pokonać tę walkę duchową. Kochani, ze świadectw, które otrzymaliśmy po pierwszej turze rekolekcji, widzimy też, że wiele osób pisało właśnie o takich różnych kryzysowych momentach, o takich chwilach zniechęcenia walki duchowej, o różnych przeciwnościach, które napotykały na tej drodze tych rekolekcji. I wielkich owoców doświadczyły te osoby, które aktem woli zdecydowały, że wbrew tym przeciwnościom, cokolwiek by się nie działo, trwam w tych rekolekcjach. Chcieliśmy w tym momencie Wam to podkreślić, że jeżeli zdecydowałaś, że chcesz przeżyć te rekolekcje i będziesz trwać w tym właśnie swoim aktem woli, swoją decyzją, to moc Boża pomoże Ci pokonać wszystkie przeciwności. Z każdej walki duchowej wyjdziesz zwycięsko, ponieważ Panu Bogu zależy, żeby nas poprowadzić w głąb tych dwóch najświętszych serc. Decyzję o tym, aby pozostać przy rekolekcjach, możecie też umocnić postem. Do tego chcemy też Was zachęcić. Oczywiście proszę jeszcze raz zważyć na nasze słowa. To nie jest konieczność, to jest tylko pewna pomoc czy podpowiedź. Nie trzeba pościć, żeby brać udział w tych rekolekcjach, ale można. Kto z Was zdecydowałby się też na takie trwanie przy Panu Bogu, właśnie umacniając swoją decyzję, by pójść dzień za dniem, to zachęcamy Was do postu w środy, w piątki, tak jak w tradycji Kościoła. Oczywiście my mamy szczególnie z piątkiem związany ten dzisiejszy ten post, ale w środy też do tego zapraszamy, tak jak Matka Boża o tym mówiła chociażby w Medjugorje. Często, kiedy prowadzimy te konferencje w parafiach, zapraszamy do tego, żeby tą modlitwę łączyć z postem. Wystarczy niewielka grupa osób, które podejmuje post o chlebie i wodzie, żeby osłonić duchowo całą wspólnotę i grupę. To wszystko się bierze z Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, że modlitwą i postem można właśnie pokonać przeciwności złego ducha. Dlatego tych z Was, którzy nie mają żadnych przeciwwskazań, którzy poczuliby w sercu takie zaproszenie, zapraszamy do tego, by w intencji całej grupy, wszystkich biorących udział w tych rekolekcjach, podjąć właśnie jeden lub dwa dni w tygodniu post o chlebie i wodzie. A więc, dzieci Maryi, do walki ze zniechęceniami i do przodu. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień trzeci rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Słowa, które Archanioł Gabriel wypowiada do Maryi, są dla nas wielkim światłem. Te słowa zrodziły się w Bogu. Te słowa wypowiada do Maryi cała Trójca Święta przez pośrednictwo anioła. Słowo Boże nie przemija, lecz trwa na wieki.
Tak samo to pozdrowienie i ta obietnica pełni łaski oraz zapewnienie o Bożej obecności trwają na wieki, również do dzisiaj, do tego momentu i tej chwili, w której przeżywasz rekolekcję. Bóg nieustannie wypowiada to słowo. Jest w tym słowie cała miłość Boga Ojca, cała miłość Jezusa i cała miłość Ducha Świętego do Maryi. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa, uczestniczysz w miłości Trójcy Świętej do Maryi. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa całym swoim sercem, łączysz się i jednoczysz się z Bogiem w Jego miłości do Maryi. Maryja jest pełna łaski, ponieważ Bóg włożył całego siebie i całą swoją miłość w relację z nią. Te rekolekcje są zaproszeniem, abyśmy uczynili to samo, co Bóg. Włożyli całych siebie i całą swoją miłość w relację z Maryją. Różaniec święty jest drogą do serca Maryi, w którym mieszka cała miłość Boga. Lektura duchowa z książki świętego Ludwika Grignion de Montfort Przedziwny sekret różańca świętego. Doskonałość Ave Maria. Pozdrowienie anielskie jest modlitwą tak szlachetną i tak wzniosłą, iż błogosławiony Alain de la Roche sądził, że żadne stworzenie nie może jej zrozumieć i że jedynie Jezus Chrystus, narodzony z Maryi Panny, mógłby ją wyjaśnić. Dzięki pozdrowieniu anielskiemu Bóg stał się człowiekiem, dziewica stała się Matką Boga, dusze sprawiedliwych zostały wyzwolone z otchłani, przebaczony został grzech, została nam dana łaska. Chorzy zostali uzdrowieni, umarli wskrzeszeni, wygnani przywołani. Najświętsza Trójca zaniechała swojego gniewu, a ludzie otrzymali życie wieczne. Wreszcie pozdrowienie anielskie jest tęczą, znakiem przychylności i łaski, które Bóg dał światu. Ave Maria jest poranną niebiańską rosą, co spadając na duszę wybraną, przekazuje jej zdumiewającą płodność do rozwinięcia wszelkiego rodzaju cnót. Im bardziej dusza jest skrapiana tą modlitwą, tym bardziej jest oświecona w duchu, rozpalona w sercu i wzmocniona przeciwko nieprzyjaciołom. Któż mógłby zrozumieć łaski i błogosławieństwa, które działają w nas poprzez pozdrowienie i dobrotliwe na nas spojrzenie Najświętszej Maryi Panny? W chwili, gdy święta Elżbieta usłyszała pozdrowienie od Matki Boga, została napełniona Duchem Świętym, a dziecko, które nosiła w swoim łonie, poruszyło się z radości. Jeżeli okażemy się godni odwzajemnionego pozdrowienia i błogosławieństwa Matki Bożej, z pewnością zostaniemy napełnieni łaskami i w nasze dusze spłyną strumienie duchowego pocieszenia. Niech ten, kto Cię kocha, o Boska Maryjo, powiedział do niej błogosławiony Alain de la Roche, słucha i skosztuje. Niebo się raduje, ziemia jest w podziwie za każdym razem, gdy mówię Ave Maria. Nienawidzę świata, w sercu mam miłość Boga, gdy mówię Ave Maria. Moje obawy ustają, namiętności zostają poskromione, kiedy mówię Ave Maria. Wzrastam w pobożności, odczuwam skruchę, gdy mówię Ave Maria. Mój duch się cieszy, moja troska znika, gdy mówię Ave Maria. Umacnia się moja nadzieja, doznaję większej pociechy, gdy mówię Ave Maria. Słodycz bowiem tego łagodnego pozdrowienia jest tak wielka, iż wprost brak słów, żeby ją objaśnić jak należy. I nawet jeżeli powie się o cudowności, zdrowaś Maryjo, pozostaje ona nadal tak ukryta i tak głęboka, że nie sposób jej ogarnąć. To pozdrowienie jest słodsze niż miód i cenniejsze niż złoto. Trzeba często mieć je w sercu, żeby nad nim medytować i na ustach, żeby ją odmawiać i pobożnie powtarzać. Ten sam Alan donosi w 114 rozdziale swojego psałterza, że pewna zakonnica, bardzo pobożna,
objawiła się po śmierci jednej ze swoich sióstr zakonnych i powiedziała jej: gdybym mogła powrócić do swojego ciała i powiedzieć choćby jedno Ave Maria, nawet bez większej żarliwości, z chęcią zniosłabym od nowa wszystkie bóle, które wycierpiałam przed śmiercią, żeby tylko mieć udział w zasługach tej modlitwy. Trzeba zaznaczyć, że przykuta do łóżka cierpiała ona przez kilka lat na dotkliwe boleści. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem, jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy. Tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i niekalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego miłości. Tym, czym była Arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec. Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed sercem miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak Arka dla Twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat. Różaniec wyprowadzi Cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu. Amen. Słowo pouczenia, numer 316. Światło z Fatimy. 13 października 1917 roku, podczas ostatniego, kulminacyjnego objawienia, Maryja przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa. To bardzo ważne światło, które pokazuje, że różaniec splata w sobie całe przesłanie z Fatimy i jest podstawowym, kluczowym narzędziem, aby wypełnić naglące wezwanie Pani z nieba. Fatima przynosi nam jeszcze kilka świateł, które wyjaśniają rolę i moc modlitwy różańcowej. Prześledźmy je krótko. Maryja objawia się dzieciom podczas odmawianego przez dzieci różańca, tak jakby chciała dać nam do zrozumienia, że przychodzi do nas i jest z nami zawsze, kiedy się modlimy na różańcu. Podczas pierwszej rozmowy z Maryją, Łucja pyta Matkę Bożą, czy pójdzie do nieba. Matka Boża potwierdza. Podobnie czyni z pytaniem o Hiacyntę. Kiedy jednak Łucja pyta o Franciszka, Maryja odpowiada: tak, Franciszek też pójdzie do nieba, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Nie powinniśmy rozumieć tych słów magicznie. Kryje się w nich bardzo ważna prawda. Odmawianie różańca przemienia tego, kto go odmawia. Siostra Łucja, pytana o to, czego najbardziej żądała Matka Boża, odpowiadała: odmawiania różańca. Podobnie czyniła Hiacynta, pytana o co najbardziej prosiła Matka Boża, odpowiadała: o codzienne odmawianie różańca. Siostra Łucja, której Bóg w sposób szczególny objawił rolę i moc różańca, wypowiedziała niezwykłe słowa: Najświętsza Maryja Panna w tych ostatnich czasach, w których żyjemy, nadaje nową moc modlitwie różańcowej. Tak wielką, że nie ma takich problemów, czy to doczesnych, czy przede wszystkim duchowych, w życiu osobistym każdego z nas, naszych rodzin, rodzin całego świata, wspólnot religijnych, nawet w życiu ludów i narodów, których nie dałoby się rozwiązać przez różaniec. Nie ma trudności, mówię wam, niezależnie od tego, jak wielkie by nie były, z którymi nie moglibyśmy się uporać dzięki temu nabożeństwu. Czy możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy sercem dziecka uwierzyli, że jest to prawda? Co by się stało, gdybyśmy modlili się z taką wiarą? Wezwanie dnia. Postanów sobie dzisiaj, że zaczniesz uczyć się przeżywać modlitwę różańcową tak, jak pragnie tego Maryja. Dlatego pamiętaj i ufaj, że kiedy modlisz się na różańcu, Maryja zawsze przychodzi, jest z tobą, modli się razem z tobą i mówi do ciebie przez różaniec. Co to znaczy, że Maryja mówi do ciebie przez różaniec? Po pierwsze, to znaczy, że modląc się na różańcu, możesz otrzymywać od niej konkretne natchnienia. Po drugie, to znaczy, że rozważając daną scenę z Ewangelii, możesz w niej zobaczyć siebie i swoją sytuację, dzięki czemu spojrzysz na to w nowy sposób. I po trzecie, to znaczy, że
Maryja może podsuwać Ci pewne myśli, które będą konkretną pomocą lub światłem w danej sytuacji Twojego życia. Nie lękaj się. Mama wie, jak się kontaktować ze swoim dzieckiem i Ty też możesz się uczyć coraz lepiej rozpoznawać i współpracować z jej delikatnym działaniem i prowadzeniem. Pamiętaj, że kiedy modlisz się na różańcu, sprawiasz, że Maryja sama bierze w swoje ręce sprawy, które jej powierzasz. Kiedy się modlisz na różańcu, ona zaczyna działać w łagodny, ale stanowczy i skuteczny sposób. Światło słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa sprawia, że to sam Bóg zaczyna działać. Tego nam dziś najbardziej potrzeba. Znajdź więc dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tego trzeciego dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech wszystkie dobre natchnienia, które zrodziły się w waszym sercu, zostaną przez Boga umocnione Jego mocą, siłą, łaską i błogosławieństwem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzeci dzień medytacji zakończony. Kochani, ten dzień poświęcony różańcowi. Ksiądz Łukasz za chwilę wam powie o pewnej też takiej konkretnej inicjatywie, która może pomóc nam wiernie trwać w różańcu. A ja tylko się odniosę dzisiaj do tego, co było w wezwaniu dnia. To znaczy do tego, żeby spróbować i może też ten czas tych rekolekcji też będzie do tego taką okazją, żeby różaniec zacząć przeżywać głęboko, w taki pogłębiony, wewnętrzny sposób, jako wspólna modlitwa w obecności Matki Najświętszej. Myślę, że gdzieś tam często, w ogóle do całego życia naszej modlitwy, wkrada się taki ceremoniał, taka rutynowość, taka schematyczność. Bardzo łatwo nam wejść w coś takiego, że modlę się, w ogóle myśli mi uciekają, serce gdzieś tam błądzi. I tutaj właśnie jest taka zachęta, żeby kiedy biorę różaniec do rąk, żeby po prostu poczuć tą obecność Matki Najświętszej, że ona mnie dotyka za rękę, że bierze moją dłoń i razem ze mną w swoim niepokalanym sercu chce przedstawiać Panu Bogu to wszystko, co właśnie chcemy Mu ofiarować, o co chcemy Go prosić, za co chcemy Go podziękować. Czyli kochani, taka prośba o to, żeby właśnie ten różaniec spróbować
przeżywać w taki pogłębiony sposób. Właśnie jak to robić, to warto wracać do tych wskazówek, które są dzisiaj w tym wezwaniu dnia. Ale zanim na pewno dojdzie do takiego pogłębionego odmawiania różańca, bo my się tego uczymy, tego tu nie ukrywajmy, jest to też łaską Boga, który nam daje pewne odpocznienie też czasami na modlitwie różańcowej, ale też jest to walka, bo diabeł też nie chce tego, żebyśmy skupili się na rozważaniu tych tajemnic, prawda? Nie jeden raz mieliśmy jakieś właśnie takie gdzieś tam zamyślenia w innym zupełnie kierunku niż tajemnica różańcowa. Mnie zapadło tak bardzo mocno z dzieciństwa w pewnym radiu katolickim, to na Śląsku Radio Puls, ono się wcześniej nazywało, potem Radio Plus, i zapadło mi tam właśnie takie codzienne wezwanie, jeśli tam gdzieś słyszałem to w radio, akurat różaniec, modlitwa mocy. A tam bardzo często było to przed modlitwą różańcową, wieczorną gdzieś puszczane. I taki lektor, pamiętam, głos jakiegoś takiego, wyobrażałem sobie starszego pana, który mówi: różaniec to jest modlitwa mocy. I tak mi to zapadło, że to jest modlitwa mocy. No i to prawda, jest to modlitwa mocy, czego doświadczamy. Moi drodzy, nie jest łatwo też wejść chyba w nawyk różańca. Nie wiem, czy pan odmawiał od zawsze różaniec, od dziecka? Nie, też miałem takie różne okresy. Nie? I cały czas to jest taka walka, bo tak naprawdę cały czas jest coś, po prostu zmieniają się rodzaje pokus, które nas chcą odciągnąć od różańca, tak naprawdę. Jak jesteśmy rozmodleni, to nie, nas, że mamy dużo dobrego do zrobienia, no to troszkę mniej modlitwy, żeby więcej zrobić, i tak naprawdę to chyba nigdy nie będzie tak, że będzie łatwo odmawiać różaniec. Ale ja myślę, że jest takim doświadczeniem ciekawe, bo sam to też przeżywam nie jeden raz. Takim ciekawym też wielu ludzi, że kiedy na przykład modlitwa pompejańska, pewnie wam jest znana, że jeśli już ją ktoś podejmie, to oczywiście są jakieś tam dni bardzo trudne, ciężkie, ale generalnie wielu mówi, też się pod tym podpisuje, że kiedy się już zacznie, to te 3-4 różańce, to już człowiek znajduje ten czas i znajdzie ten czas. Tak. Czyli pewne uporządkowanie, jakaś taka systematyczność, ale też i wspólnota, jeśli się ma kogoś, na przykład żonę do odmawiania różańca, że wspólnie możemy odmówić, czy ja we wspólnocie zakonnej wiem, że o 18 codziennie spotkamy się w kaplicy, bo tam jest różaniec i kolejne jakieś nabożeństwo, nieszpory czy adoracja, to jest mi łatwiej wtedy przychodzić na ten różaniec. No i też bardzo ważne właśnie, żeby się łączyć we wspólnocie. Myślę, że tutaj ksiądz Łukasz nam opowie krótko o takiej właśnie konkretnej pomocy wspólnocie, którą możemy codziennie właśnie, w której możemy codziennie wspólnie się modlić na różańcu. Tak, ja nazwałem ten kanał, bo to jest już kanał i na Facebooku i na YouTubie, Różaniec bez granic. Pewnie pamiętamy, wielu z nas pamięta Różaniec do granic pana Lecha Budasińskiego i Maćka, Lecha, przepraszam, Dukowicza i Macieja Budasińskiego. Pewnie pamiętamy ten Różaniec do granic. Wspaniała też to była inicjatywa. Natomiast no, później tak wymyśliłem, że przecież internet nie ma granic. Tak. Dlatego Różaniec bez granic. A dlaczego? Dlatego, że właśnie zobaczyłem kiedyś w telefonie, na Facebooku, zobaczyłem jakieś nastolatki, które tam mówiły naprawdę takie no złe rzeczy. Złe rzeczy. Ja nie mogłem w to przez pierwsze jakieś takich 30 sekund uwierzyć, że to można mówić do kamery, na żywo. I wtedy napisałem taki komentarz pod tym ich transmisją na żywo. Maryjo niepokalana, oślep szatana blaskiem Twojej miłości. I one tak siedziały trochę tak jak my i tam mówiły do tej kamery i w pewnym momencie czytają komentarz: Maryjo niepokalana, oślep szatana, i tak patrzą na siebie, no i transmisja zgasła. Ja wtedy zrozumiałem, że one mówiły na żywo, że te dziewczęta młode, nikt ich nie nagrał, nikt nie zrobił jakiegoś podstawienia głosu. One mówiły na żywo.
Pomyślałem sobie, Boże, jeśli ta młodzież pójdzie w takim duchu i tak szybko pójdą w tym duchu takiego jakiegoś zdeprawowania, to dokąd my dojdziemy? Dokąd my dojdziemy jako Polska? Poszedłem, pamiętam, tego dnia do kaplicy, to było prawie 4 lata temu. Poszedłem się modlić właśnie na różańcu. Wziąłem różaniec do ręki, poszedłem się modlić i tak ciągle w głowie miałem to, co przed chwilą widziałem w tym internecie. Te ich słowa i ten mój taki ból trochę duszpasterski. I jak tak można? Przecież to mógł zobaczyć ojciec ich, matka, wujek, nauczyciel w szkole, dyrektor, ksiądz, ktokolwiek, bo to leciało na żywo. I modliłem się, Panie Jezu, pomóż tym młodym ludziom. Zrób coś, pomóż im, proszę Cię. I przyszła mi do głowy taka myśl, że jeśli oni transmitują coś złego, to Ty transmituj coś dobrego. Się tak uśmiechnąłem trochę, bo to są takie właśnie, przed chwilą mówiliśmy o rozproszeniach. To są takie różne myśli, że a może ja tak sobie myślałem i tak się uśmiechnąłem, co mam transmitować? Mam jakieś kolejne kazania, tutaj być ojcem Adamem Szustakiem i jakimiś innymi. Pozdrawiamy wszystkich kaznodziejów. Co mam zrobić? No właśnie, nie, ja nie chcę, ja się do tego nie chcę. I wtedy przyszła mi od razu druga myśl. Transmituj różaniec. Wiecie, dzisiaj, kiedy jesteśmy po tych czasach pandemii i tego, gdzie było bardzo dużo różnych modlitw transmitowanych, dzisiaj dla nas to jest taka pewna jakby już normalna sytuacja, prawda? 33 dni, jedna seria, druga seria. Natomiast 4 lata temu to było coś nowego. I wtedy przestraszyłem się trochę tego, że jeśli zacznę transmitować, to przecież spadnie na mnie ogromna jakaś fala krytyki i też się nie pomyliłem. Z różnych stron, i z wnętrza, i z zewnątrz, z różnych stron poszła wielka fala krytyki, że Facebook nie jest od tego, żeby się tutaj modlić, że od tego jest Kościół i że mam przestać to robić. Natomiast ja czułem jakieś takie przynaglenie, że to jest potrzebne, że ludzie potrzebujemy się jednoczyć tak jak bez jakichkolwiek owoców. Jednoczymy się siedząc przed tym Facebookiem i lajkując tylko jakieś zdjęcia czy coś. Tak przecież możemy się zjednoczyć właśnie z różańcem w ręce. No i tak rozpoczął się ten do dzisiaj trwający piękny czas różańca bez granic. To już jest dzisiaj wielu, wielu ludzi z całego świata, z różnych stron, którzy modlą się na różańcu, jednoczą się razem z nami na żywo, bo chcę powiedzieć, że to jest na żywo. 2 razy dziennie obecnie? Tak, obecnie. Jesteśmy 2 razy dziennie, bo jesteśmy na YouTubie, to jest tak zwany różaniec po apelu. Wtedy, gdy apel na Jasnej Górze się kończy, my go też odmawiamy i potem modlimy się na tym różańcu po apelu, czyli gdzieś około 21:20. A drugi raz później tak samo na żywo o 22:00 na Facebooku. Oprócz tego jeszcze koronka, modlitwa do dzieci. No już nie chcę tutaj o tym wszystkim mówić, ale zwłaszcza o tym różańcu. Jednoczmy się, módlmy się wspólnie. Diabeł boi się wspólnoty, boi się tych ludzi, którzy mają wiarę, kochają Matkę Bożą i przez jej wstawiennictwo gromadzą się jak dzieci Maryi po to, żeby uwielbiać Pana Boga, bo to jest naszym głównym celem, wielbić Pana Boga i przemieniać nasze życie, nawracając się, bo taki jest zamysł modlitwy różańcowej. Przemieniać się w tej medytacji, w której Maryja, jak Pan przed chwilą powiedział, trzyma nas za rękę, kiedy my trzymamy ten różaniec. Jako podsumowanie tego odcinka przychodzą mi do głowy słowa, które wypowiedział August Chlont, że Polska zwycięży modlitwą różańcową i miłością bliźniego. I to jest właśnie, kochani, ta niezwykle ważna modlitwa, do której Was gorąco zachęcamy. Różaniec, modlitwa mocy. I co? Do zobaczenia już jutro. Jak Bóg da. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.